Cześć, witajcie moi kochani, witam bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie z gry Anno 1800. To jest chyba drugi odcinek. W każdym razie trochę nie pamiętam, jak mieliśmy kontekst, co my tu robiliśmy. Still have a few sticks of dynamite. We can blow our way through. Możemy utworzyć sobie drogę. Przenoszenie góry. But at least your workers can start their dig. W każdym razie nie pamiętam do końca, na czym my skończyliśmy, ale widzę, że zaczęliśmy budowę. Aha, tutaj zaczęliśmy budowę wszystkiego. Chyba mam posterunek policji, remiza strażacka. No tam dosięga, ledwo, bo ledwo, ale tam powinni przyjechać, nie? Dobra, gaszą. Okej. Ale zostawiłem to miasteczko w jakimś opłakanym stanie, widzę. Kurde, wszystko się sypie. Zamówienie hurtowe, fregata. Osiągnięcia do zrobienia. Za mało terenów uprawnych. No jakoś tam musisz wytrzymać, mordo. Dobra. Miejcie trochę powiększony ten system. W miarę rozsądnie zarabiam. Tutaj żyjemy, tu się gasi coś. Spoko, jak coś to spłonie, no życie. What are you both doing? Demolition is a serious matter, wanting proper expertise. Okej, mam coś wysadzić, tak? No, proszę. Father used Mr. Ticker on account of his good sense. Go on. I suggest you find him in Bright Sands. Okej, czyli musimy zrobić jakąś robotę. Brak magazynu w zasięgu. No siema, mordo. Come on, przywieź tam im wszystko, będzie gituwa. I okej, teraz tak, pytanie najważniejsze w sumie. Jak rozpoznać, które rzeczy robimy, a których nie robimy? Mały port. Jak rozumiem, tutaj zaczęliśmy już budować rzeczy podstawowe. Rzemieślników nam brakuje. Z jakiegoś powodu wydaje mi się, że zbudowałem dwa statki. Kurde, trochę rzeczy mamy pochowane. Production has stopped. Dlaczego? Bo co? Okej, nie wiem dlaczego. Okej, mielesz. Okej, czyli mam to. Dobra. Kopalnia żelaza to jest drugi etap, żeby stworzyć piec hutniczy. Ha, tu są dwa kolejne mielarze. I one sobie tutaj żyją, produkują. Jakiegoś powodu tego nie dokończyłem. Dlaczego? Brakujące zasoby. Aha, dobra. Okej, tego nie dokończyłem, ponieważ... Okej, dobra, to ma sens. Rozbudujemy to trochę, bo tu widzę, że ten zasięg jest taki połączony między tymi rzeczami. Tu będzie, tu i tu będzie jeździć. Mnóstwo świnek produkuje. Produkuje. Fuck. Ja je zabijam. Zbuduj faktorię handlową na wyspie z żyzną. Czekaj. Aha. Tu, tak? Złożę węgla, złożę żelaza, złożę gliny, złożę węgla, cynku. I co z tym chmielem? Bezczynny przegląd, handel.
Aha, i czy w teorii tu mógłbym zabudować to? Okej. Okay. Dziesięć ton desek i 8 ton belek. Fleet awaiting orders. Dobrze. I wtedy będę mógł przejść do uprawy zboża. Uprawa chmielu. Dlaczego tu nie mogę chmielu uprawiać? Po co? Bo go nie ma, tak? Jakby o to chodzi. A skąd mam wiedzieć, że tam jest? Słodownia. Tu nie wyrabiają w ogóle. Przepięknie. Siła robocza farmerzy, super. Ha, i on to tak sobie wywozi, tak na spokojnie. 200 desek, więc jakby goście od desek to w ogóle mają opierdol. Aha, że glina za wolno jest wydobywana, tak? I przydałoby się więcej gliny. Okej, okay, że zbrać 10 ton desek i 8 ton belek stalowych. A, belki stalowe, no tak. I see, ten etap jest jakby konieczny. Done. Kończ etap. I'm still waiting for the boom. Postęp twojej podróży. Keep out. None of your After the picket protest, many fine men left Bright Sands to join you. Then Edvard struck back. He imprisoned all who were close to your father, including my beloved Thomas. My husband and the others were deported to Wormway's prison, and I've heard nothing from him ever since. If you do find him unharmed, prithee tell him his wife yearns for his return. Żona usycha z tęsknoty. Your father died. Whatever happens, stay calm. Stay calm. So there you are, the traitor's children. How dare you? How dare you? Don't spare me the nauseating drivel. Flogging Queenie's Peachy Island in the New World to some rebel upstarts. Traitor is too generous a word. Father would never have. He was the Queen's stalwart, a member of the Royal Council. He hung himself in one of my cells. I'd call that a rather conclusive admission of guilt. We did not come here to be insulted. We came to strike a bargain. The demolition man, Thomas. We want him. Oh, I vaguely remember him. Stubborn, with a loose mouth. Just as innocent as all the others. He is small fry. A bail has been set. Pay every penny of his money, and I will place him immediately at your disposal. I can't think why he'd be worth anything. Everyone here is beyond redemption. Dziewczyna z piżarni. Nice. Is it only Madame Kahina's prices that are criminal, or is there some truth to these? Traitor or not,
Samuel wouldn't have wanted his people to suffer for it. The way Mr. Bleakworth treats us, I don't blame your father for bowing out with his dignity. What the then? Samuel Good's engineer? Aye, that's me. Who's asking? That's the least I'm due for. 5,000, no proszę cię. Keep an eye to the horizon for miscreants. What I wouldn't give to get out of my shuttered bureau. A tiny crack of light. You can't escape duty. No płyń, płyń, płyń mały. Dwieście desek to jest maksimum, tak? Może zmienić jego wygląd, fajnie. Ale ja bym chciał dorzucić jeszcze jeden skład. Ten dalej płynie, ja pier... Jezusie. To w ogóle tutaj nie wyrabia kompletnie. Czy on przypłynie w końcu? Jest. Oh, he's here. Mam dostarczyć 6 ton stalbel. Oh, fuck. Friend of father is a friend of ours. No. No i ogarnięty. So, I'm a commodity now to be bought and sold. Mordo, wypierdol to, dobra? It won't bring Samuel back. Piętnaście wełny. Mining for you, mining for Eli. What's the difference? Co on pakuje, tak? Jakby pakuje to wszystko i przywozi? 10, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Bright sands will never be matched, if that's what you're set on. Złoże wapienia. Nie masz więcej złóż gliny? Tego mi trochę brakuje. No to kompletnie nie wyrabia, nie? No dobra. Co z tym? 11.
Aha, bo wełny nie ma. Dlaczego nie ma wełny? Sprawa ziemniaków. Farm owiec. Aha, i oni produkują, tak? Tylko, że tutaj jest obsuwa duża. Gorzelnia. No ale powiedzmy, że tu bym chciał dorzucić jeszcze. Dobra. Raz, dwa. I trzy. Dobra. I jeszcze jeden punkt. Raz, dwa i trzy. Dobra. I dwa kolejne punkty z wełną. Wydobywanie drewna nie jest w ogóle tu potrzebne. Magazyn fabryczny jest pełny. No to chyba na plus, nie? Ogólnie. Jak wygląda tutaj produkcja? A ja węgla w ogóle ile wyrobiłem? Jesus. Bo to jest węgiel drzewny, tak? Jak to działa? Teraz jest włączone, czy jest teraz wyłączone? Teraz? Nie mam pojęcia, ty. The fuck? No ale jesteśmy na bilansie dodatnim, więc luz. 12, jeszcze 3, no kurde. Guys, what the fuck? Jak tu temat? No jeżdżą. Małe świniaki. Ten tu nie wyrabia, dobrze. To znaczy, że jesteśmy na styku, no to idealnie. Tak chyba być. Ja zapierdzielać. A jak tu? 13, dobra. Dwie sztuki, no to idealnie. Weźmiesz dwie, nie? Tak jakby to jest to. Po jednym będziesz wozić. Chyba po jednym będziesz wozić. Jeny. No superowo. Po jednym wozić. Na bogato. Come on, man. Come on. Minus 1, plus 0. Plus 2. Nie mam pojęcia, co to robi ten przycisk. Chyba to jest tylko informacja o tym, że przestanie potrzebować. No nie wiem.
done. Wypierdalamy to. Who are all these busybodies? Blowing up rocks can't be that complicated. A shame you can't appreciate the craft this requires. Never mind. The charges have been primed. The perimeter cleared. We are ready to detonate. Boom. My apologies. That was indeed impressive. Is there anything dynamite won't solve, I wonder? A special edition for a special happening. This makes everybody happy. Iron into steel, steel into arms, and we shall have fulfilled our first royal commission. Okay. Kopalnia żelaza. Pole naftowe to jest. No use dragging it out now, he's gone. Dużo pól naftowych mamy, będzie widać, że to będzie potrzebne bardzo mocno. I teraz tak. Tego się od razu pozbywamy, bo w sumie nie widzę sensu, żeby to tutaj stało. Robimy polną drogę, bo oszczędzamy. Teraz tak, mały magazyn. Zaraz go powiększamy, bo to za chwilę się przyda i tak. Tu robimy lepszą drogę, żebyś między tym już jeździł na szybkiego. No dobra. Kopalnia żelaza. Tak, żelazo robimy i teraz tu potrzebujemy. You are trying at least. I know Samuel wouldn't have given up. Co to potrzebuje? Aha. Fak, zaraz zbankrutujemy, tak? Niedobrze. We've only a skeletal work gang. Uff. Dobra. I see the problem. I see. Dobra. Tych dorzucamy więcej. Teraz czas na ulepszenie. Tą dzielnicę ulepszymy. Ta dzielnica też swoje wyczekała. No jeden nie chce być ulepszony, to ciekawe. Dobra. I skoro to mamy, to wydaje mi się, że teraz możemy pójść w to. Plus 14.
No dobra. Węgiel wydobywany. Plus 30. We've run out of cabins. Okay, ktoś wam musi to przywieźć, tak? No dobra. Czas tu trochę poulepszać jeszcze. Plus 14. Niszczony budynek. Odnów go. Fresh as a daisy here. Potem przyspieszymy grę. Okej. Okej. No i git. Teraz dalej możemy ulepszać. An explosion in one of your factories. Gdzie doszło do eksplozji? Zajebiście. Feel it reflects the times. To meet our patron is utterly humbling. If there is anything I can do, anything really, imagine it, and we can do it. No changes? Really? Dobrze. Plus 680. Oh yeah. There is no shame in producing weapons if it is in defense of the realm, eldest. Aha, czyli uzbrojenie jest spoko, dopóki ona ma bronić i atakować. No, no okej. Okay. W sumie się z tym zgadzam. Stand to attention for the boss. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Żelazo plus 4. W sumie na razie nie potrzebuję do niczego belek stalowych. Najpierw dałbym jemu 6 ton. Ale widzę, że oni tutaj jakby nie na czas robią wszystko. No bo... No bo jeżeli tutaj jest...
jest czas na to, żeby były w magazynie jakieś produkty, to znaczy, że dałoby się to szybciej robić. Aha, ale oni mogą nie nadążać z odbieraniem tego wszystkiego, tak? Na tym może polegać problem, to... Może tak być właśnie. Dobra, więc wykorzystajmy to. Dorzućmy nasz magazyn tutaj mały. A dla odmiany, tak żeby tutaj, wiecie, trochę się wzburzyć. Mielesz. A nie mogę kopalni węgla zrobić? To nie jest możliwe teraz? Dobra, i ja teraz bym chciał... Zysk tak jak się waha. Case. O! Pacją robię taki odskok. Dobra, zwolnimy trochę, bo widzę, że jest, mamy tutaj jakieś... Mamy tu jakieś spowolnienia. Ciekawe to jest. Będziemy mogli jeszcze do nowego świata się przeskoczyć. Kurde. No ciekawe. Dobra, ale to nieważne teraz. Patrz, drewna mi brakuje do ścieżek. Ciekawe, bo myślałem, że drewna akurat mam dość. O, ale zrobiłem rondo. Dobra. We make the best. Okej, czyli jakby tu potrzebujemy więcej sił. Okej. Zróbmy. Stabilnie. Brakuje ryb. Aha, czyli mamy problem tak zwany żywieniowy, tak? Czy musimy naszą bazę trochę, znaczy naszą bazę, jest nasz port trochę rozbudować. O tematy rybne. Dawaj, mam tutaj mnóstwo rzeczy, weź to podnieś później. Coordinates plotted. I've been going over the accounts. There is no denying it, we're close to bankruptcy. Avert this disaster. Okay, zaczęliśmy być na minusie. Ale to wynika z... Brakuje robotników. Dobrze, zaraz to ogarniemy. Brak magazynów zasięgu. Brak materiału. Otwórz miejsce szlaku handlowego.
Ja bym chciał jemu dać coś. Patrz, na plus weszliśmy. Znowu na minus. Okej, okay. Spowolnijmy czas i skupmy się. Ja potrzebuję wziąć od ciebie. Przypisz szlak patrolowania. Menu przenoszenia towarów. O, potrzebuję... płać dług. O kurde. No nie ma tego questa już. Dlaczego? Dobrze, w takim razie potrzebujemy trochę zmniejszyć nasz potencjał. I always appreciate your help, however overdue. Żeby zwiększyć nasz zarobek. I do tego wrócimy. Bo musi na razie nam wystarczyć. Dobrze, i teraz ja potrzebuję... magazyn fabryczny pełny. Okej. No i teraz dzięki temu mogę zbudować to. No. Już teraz gituwa, tak? No i teraz jakby potrzebujemy więcej ryb, żeby spełnić zapotrzebowanie naszej populacji na jedzonko. No, jakby on tego się obawiają. Obawiają się braku rybek. Dobra, szkoła. Brak. Brak szkoły jest dla was problemem. Świnie farmerki mam znaleźć. Ja pierdolę. Dobra. Piękny quest. Doceniam tutaj wsparcie jakby. No, musimy się wspierać razem. 42. Dobrze. Biuro. Kład. Stocznia. Stanowisko artylerii. Jakby spoko. Jak zbudować 8 ton belek stalowych? Commencing patrol. A, patrol, nie. Dobra, ile potrzebujemy? 10 ton desek. 10. Ja chcę konkretnie... Dziesięć, okej. Okay. 8 ton tego. Okej. Okay. I ty teraz przypłyniesz na tą wyspę tu. On our way. Dzięki temu będę mógł zbudować. Tu jest zarobiony temat. No, bywa. Gliny potrzebuję chyba więcej. Wydaje mi się, że tutaj mamy czasami problemy glinowe, tak zwane gliniarskie problemy. Jak tutaj temat? Nasza fraktoria tak średnio sobie radzi, ale jest okej. Okay. Rybki zbierane. Jesteśmy na minusie. Dlaczego? Dlaczego znowu weszliśmy na minus?
Nagle jakieś super duże wydatki się zrobiły. Co tak wzrosło? Budynki produkcyjne. Stalownia. No nic jakoś super wybitnie nie powoduje. Stalownia bardzo dużo, no tak, tak, tak. Instytucje miejskie. Robotnicy przynoszą bardzo duży zysk. Dobra. Teraz tak, ja potrzebuję otworzyć... Utwórz szlak. Co oni by chcieli od nas? Co mam wiedzieć, co oni chcą? Sprawdźmy. Co mógłbym wam sprzedać? A czekaj. And thrust into a rule. Wyłów szczątki. We assist however we may. Mm-hmm. Take the rudder. Coś tam nagle wzięło się i się zepsuło. Problem mamy z produkcją. Mamy problem z wieloma rzeczami ogólnie. Na razie się wstrzymajmy. Potrzebujemy tutaj coś pokombinować. W dziwnej sytuacji. Dobra. Tu mu zanieść. 5 koła dostajemy za to. Okej. Okay. I teraz problem z produkcją. Tu byśmy chcieli prawdopodobnie. Ale również tu byłoby miło mieć. Tu jest 400 aż. Bo nam się ludzie wyprowadzają, dlatego tam ten zysk tak spada. Utwórz fraktorię, 2500, ta. Tu płynięte? Płynie. Ah, yes, the bright young septic. Prośby, węgiel. Nielimitowane. Ah, you're ready. New orders. Take the rudder. Had a rip-roaring time of it. Fish bang bibbly. Oh. There she blows. Dobra, wracaj. Teraz tak, jakie jest zapotrzebowanie? Na ubranka. A jak tu? Dobrze.
spowolnijmy. I could simply go to press. Gazeta. Edytuj. You know what's best for the readers, after all. Zadowolenie plus 5. Censorship is not always the cranny of the corrupt. Wpływy, mistrz słowa. Jej. You gained an influence bonus. Znów na minus. No god damn it. Tego wam brakuje. We put our love into this. Pełna 0 na 6. Dobra. Zróbmy inaczej. Dorzucę tu mały magazyn. W tym miejscu. Nie wiem, w którym miejscu. Ładnie to jest wszystko skompresowane. Tam, tu. A jak wełna? Dużo mam wełny, ale mam bardzo mało. We'll raise a glass to you, Gav. Degraduj mieszkańców. What the fuck? Nie będę nikogo degradował, ludzie. Okej, okay, stroje masz, to już jest zadowolenie. Czego w dół? Nie podoba mi się to. Dobra. Jak tam węgiel? W ogóle ma mnóstwo. Zróbmy szlak handlowy. Hard. Hard, hard, hard. Dziki potwór. Okej. Gdzie jest hard? Hard jest tutaj. No, dobrze. Skona reporting. Okej, okay. Hard. I dziki potwór. Stąd. Załaduj towar. Węgiel. Załaduj węgiel.
Załaduj. To. Załaduj. To. Okej, okay, to usuń. Ten będzie mógł, ten nie będzie mógł. No i dobrze. Później jedziesz do niego i u niego rozładuj. Niewielki problem. Jaki? To jest ten niewielki problem. To jest żaden problem. Takie problemy to nie są problemy. Dziki potwór, co ty robisz teraz? No zobaczmy. Przypłynął, bierze węgiel. Nie może wziąć tej trzeciej rzeczy, no zdarza się, nie? Ale wziął te dwie. I co teraz? Wziął i czeka. Czeka na co? Ready for assignment. Co on zrobił? Dobra, ty tego nie rób. Może jesteś za mały, dlatego. Zobaczmy jak on. Bo może błędem było to, że on nie może wziąć trzech rzeczy i dlatego on miał laga i nie ogarniał. Okej, okay, ten wziął trzy rzeczy. Wziął je. No, wziął. I czeka. Okej. Okay. Odczekał swoje. Płynie tu. Normalnie se płynie ziomek. Tak, tu przypłynął. Customs and excise, eh? O! 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 Dostaliśmy hajs. Nice. Dobra, no i ziomek jest najbardziej ogólnie ucieszony na ten, na węgiel. On potrzebuje węgla dużo. Dobra. Jakby temat węglowy jest, ale tam gdzieś jest jeszcze jakiś jeden ziutek. Ten ziutek coś nie potrzebuje? Tak, ten by chciał ziemniaki na przykład kupić, nie? By ten gościu na przykład ziemniory, jakby to ziemniory to jest jego staw, nie? Ogólnie. Ten na przykład węgiel sprzedaje, kurwa, ten gościu sprzedaje węgiel po 20. Ale jaja, a ten chce? Co znaczy cena zakupu, sprzedaży? Cena zakupu 10. Cena sprzedaży 8. 32. Dobra. Chuj, nie rozumiem. Nie rozumiem, że tam jest 32, a później jest 8. Nie kumam.
Dobra, no ale ziomek co tam robi rzeczy, nie? To jest ważne, jest staw. Staw jest robiony. Okej. Teraz ten drugi ziutek czeka tu na zaproszenie. No, jakby faktory mogliśmy... Mhm. On our way. Przypisz patrolowanie, powiadom menu, przeskocz do statku. Dziesięć osiem. Brakujące materiały budowlane. 8. Masz 8 stali, a nie 8 tego pałąku. Co za ziutek ty. Dobra, ja wziąłem złą rzecz. Ej, wracaj tam. XD trochę. Wyszło na to XD delikatne, nie będę kłamał. Trochę śmiesznie wyszło. Trochę śmiesznie, a trochę strasznie. No tu tam jakieś drzewa usuwam. Nie. Wszyscy zadowoleni tam jest wszystko? Wszystko superowo. Konsumpcja, mydło masz. No niesamowita historia, naprawdę. Dobra, i teraz jakbyś przypadkiem chciał zbudować... Chciałbyś zbudować co? Potrzebujesz desek. Sporo desek potrzebujesz. To weź tak. Weź desek, ile zmieścisz? 50 i będzie. Tego... Wait, tego... 8. Dobra, no i to będzie taka wyspa na odrzucenie. I teraz tak, śmiało możesz ze dwa takie... 4 nawet takie możesz zbudować. Za chwilę będziemy kombinować, co z tym zrobić. Every rose has its thorns. A tym znowu czegoś brakuje. No co za kurde chujnia. Prania robocze 2. Dlatego, że to zacząłem budować, czy nie? No nie wiem, dobra, nieważne. Na razie niech tam se robią co chcą. Jest 600 na plusie, git. Buduj faktorię handlową. Dobra, jak wy tutaj, 40 drewna. I shall await you by cheerily sifting through paper. Dobra, i teraz... Buduj takie coś. No, i jak bym chciał. Aha, i brakuje wam teraz... O, fuck, i teraz to wszystko od początku muszę zacząć robić. To ma sens, no. Ma sens. There aren't enough of us. Dobra. Teraz tak będziesz tu robić. Dobra. A, bo rynek potrzebuje 10, tak? New orders. W sumie żeś tu przypłynął. Stations. Może niekoniecznie wyrzucaj to za burtę, ale weź to oddaj. Weź to tu przywieź. O. Adjust the sail.
Dobra, brak magazynów zasięgu. Ceasefire has ended. Ship constructed. We need more farm. Yeah. We assist however we may. No i gituwa. Tu będziemy mieć fabrykę. New orders. No. Aha, nie możesz tyle dać nawet. Okej. Okay. Raz to ogarniemy. Teraz to ogarniemy. Tak, tak, tak. Mały magazyn tu. Ryby jakieś. No okej, okay, czyli to mamy. Wydobycie drewna jakieś może. Tak, żeby nie było lipy. Dobra. No i teraz tak. Straż pożarna od razu. Karczma od razu. Co wy potrzebujecie? Brania robocze. Tell me, husband. Dobra, i dalej braki są ludzi, i to słusznie, bo ja już tutaj robię. Ship constructed. Ship constructed. Dobra, no i ogólnie ludzie nie będą chcieli tu mieszkać, bo nie. To usuniemy. Damy to. Niedostatek siły roboczej. Tam gdzieś na minus wchodzimy w ogóle, what the fuck? Workforce shortage. You reached a new milestone. Wioskę mamy. Wow. Super. Rybę mają. Ship constructed. Karczma, miejsce publiczne. Stations.
Dobra, i tak fajnie jakby na plus wyszli, nie? I to już byłoby naprawdę hit. Wy możecie przypłynąć tu, a ty... Ship constructed. Weź to. Płyń tu. Przypłyń tu. W sumie wszystkie przypłyńcie bliżej. A ty weź to. Tegły, żeby nie było potrzeby, że musisz po to... Że musimy to że musimy to wydobywać tutaj, bo to jest bez sensu. I tak dzięki temu to ulepszymy. Widzę, że tu jest taki duży dosyć ruch. Stations. The fire is out of control. Fire is out of control. Mobilizuj. Zniszczony budynek. It's all how you're born, isn't it? Niechaj tu będzie kolejna. Niech tu będzie kolejna remiza. Raz to ogarniemy. Dobra, co z tym? A, ulepszenie mieliśmy dać. Super. A, rybki się zbierają. Branka się zbierają. Ain't perfect, but what is? Dobra. W twojej miejscowości znajdują się ruiny. One final look. I don't think it too severe. Niech będzie. A competitor raised a settlement. Nie mogę nic awansować. Dlaczego? Tak powoli. O, mam dużo sił potrzebuję też. Tak, tu temat się kręci. We put our love in. Aha, bo tu chmiel głównie, tak? Coś więcej oprócz chmielu byśmy chcieli? Plus 10. No i potrzeby są zaspokojone. Bo tu na przykład nie są zaspokojone. I tu awansowanie jest po prostu, kurwa, no niemożliwe, nie? Bo i ryb, kurde, brakuje, i no zaraz brakuje czegoś jeszcze innego. No nie nadąż za tymi, za tą młodzieżą, nie? Ciągle coś im, kurwa, nie pasuje. Coś im ciągle brakuje. Dobra. Stand to attention for the boss. Okej. A jak tu? Tu jest tak, o. Tak po prostu, tak, o, zwykle. Hmm.
Dobra, i co mamy? Cynk, cynk, żelazo, żelazo, glina. Tu byśmy na pewno chcieli być. I zdobywać jakieś rzeczy, szczyty i w ogóle. Cegła, wyrobisko, to... A, to węgla. Dobra, i 100 potrzebujemy aż... Aż 100 potrzebujemy ziutków. Dobra. A spoko, brakuje węgla. Shortage. Beryl O'Mara, I run things around here in me own little way, like. On our way. Take the rudder. Dobra, i teraz tak, co tu brakuje? Cegieł nie. Głównie cegieł nie. Ale kiełbacha by się przydała. A trade agreement between competitors has ended. Stations. However we may. 50 kolejnych. Okej, i teraz oni będą zdobywać. Oni będą zdobywać żelazo. Żelazo i glinę. Co jest takim pewnym, no w sumie to jest bardzo ważne. Tu byśmy chcieli jeszcze... jeszcze byśmy chcieli trochę więcej. Okej. Magazyn fabryczny jest pełny. Co? Magazyn fabryczny jest pełny drewna. A jest tu ktoś, kto by te drewno przerobił na deski? No chyba nie ma nawet takiej osoby. Ciekawe nawet. Więc tak, to i to będzie do zrobienia.
20 drewna. Ej, plus 20. Czyli chmiel produkujemy. Okej, chmiel będziemy produkować. I on stąd może wywozić chmiel? Żelazo? Chmiel, żelazo i ryby może? Temat rybny. Ryby na akceptowalnym poziomie. Są trochę braki w ubrań roboczych. W teorii stąd można byłoby brać, ale po co? Bo w sumie ich jest też niewiele. I could simply go to press. Można by brać wełnę stąd. Okej. Czy tak drewno będą wydobywać? Tu będą zbierać? Okej. I tu kolejne. Dobra. Jak już to mamy z głowy, to tu dorzućmy magazyn. Dobra, i oni tu będą to wydobywać, tam będą robić. Zdobywają to i to. Więcej żelaza może? Cynk, jest węgiel. W sumie chcielibyśmy węgiel wydobywać. Gdybyśmy chcieli, chcielibyśmy smolarnię zrobić. Mielerz. No i mały magazyn. No i teraz ulepszenie. You reached a new milestone. Miasteczko portowe, patrz. No i to będzie napiżdżać. Dobra, i w takim razie możemy zrobić menu szlaku handlowego. To tak, będziesz stąd załaduj załaduj chmiel i żelazo, płyń tu i tu rozładuj to i załaduj kiełbachę, którą rozładujesz tu. Tylko nie 50, brać 10, ale rozładowywać 50. No.
potrzebujemy 5, zobaczymy. Tak, chmiel, węgiel, żelazo, tak, to tak. Teraz ty. Stąd załaduj węgiel, załaduj. Żelazo już ładuje. Ładuj glinę. Jedziesz tu i rozładuj. Boredom turns you onto the bad stuff. Potrzeba kiełbachy, tak? Niewielki problem na jednym z twoich ten. Ready for assignment. Okej, żelazo mam pełno, to jest problem. The people celebrate your leadership. Dobra, i wtedy będziesz szybciej robić to. I szybciej będziesz robić stalowe belki. Dobra. Tu od razu dawaj mały magazyn. Okej. W takim razie, jeżeli to już masz, możesz też stworzyć fabrykę broni. Podaj tu drogę jakąś. I find myself looking up to you, as the youngest often will. Mhm. Teraz tak, jak już masz chmiel. Your people oppose you. Find a way to solve this dangerous predicament soon. Your people are rioting. I'm happy as a sandboy. Will you build us another? Got news. Okay. Jak temat? Love is all we ever wanted. Temat zboża. Zboże zero, chleba w chuj. Okej. Okay. Zboża nie ma i tak jest zajebiście, jak to mówią. Okej. Okay. Peddlers say there's nowhere to take. Okej. Okay. Wait. Nie, okej. Okay. Dobra. It's all prepared. Gazeta. Miasto nieuków. Brak szkół. No toż to ja się nie ten. Konsumpcja ma być. Opierdalamy. It's all coming together now. Musi przylegać. To ciekawostka. No to by oznaczało, że tu jest źle zrobione w takim razie. Dobra. I teraz zróbmy tak. The strike has ended.
see how the whole world bows before us. Nasz kumpel jak się odezwie, to trochę się boję, jakie on ma poglądy. Dobra. I dajemy tu od razu mały magazyn. Dobra, i tak, i zdobywamy 3 słodownie. We lack the requisite material. Okay. No i teraz tu byśmy rzucili od razu. Piwiarnia. No bo w sumie chmiel mamy. Co to jest? Indesek. Minus 1200. Ciekawe. Minus 1200. Ja bym tutaj dał troszeczkę, poszedł troszeczkę w... Temu znowu roboczych brakuje, ja nie mu... I'm starting to wonder if you can't turn things around. Czy ja zmienię sytuację na lepszą? Oczywiście, że tak. Proszę cię. Ziomek. Zero zawahania. Wszystko, co tu się dzieje, jest przemyślane. Jeżeli chodzi o to, to już mamy tutaj temat ogarnięty. Tych nie mogę ulepszyć, bo znowu są braki. Brakuje wełna. Rozumiem, brakuje wełny, więc nie możesz więcej robić tego, więc nie możesz robić tamtego. Okej, no i teraz... Tutaj robią mydełko fa, super. Ten magazyn nie jest w ogóle używany, fajnie, cieszy mnie to, bo tu będziemy robić coś nowego. A tu jest też wapień, no dobra, to wapień też pewnie będziemy prędzej czy później robić. W każdym razie, na razie potrzebuję... The land can only be farmed if there are enough fields. We must plant them. Dobra. Minus 8. Sprzedawca
przydałoby się awansować jakieś ten, jakieś grupy kolejne, no ale znowu nie mogę tego zrobić, więc... Na razie poczekają. You'll get the job done, and done well. You hear? Don't you go letting all Beryl down now. Trzymaj piwo. 4-8, okej. Okay. Jesus, gdzie ona mieszka? Brakujące towary. Ready for assignment. Should I send someone to check? New orders. Stations. Dobra, plus 100, plus 100. Pełno żelaza. No space left here. Magazyn jest pełny. Węgiel full, żelazo full. Nawet nie mają co tu robić. Nudzą się. I got my family. I have the amp. Oh. My curiosities come from far and wide. Żelazo i miedź. O, wysepka. Łapień, żelazo. Tylko glina jest na przykład. O. Jakby brakowało nam gliny, to mamy. Jak tam tu stroje robocze? 45. W razie tego mamy 150, więc to się robi. Ogólnie nie wyrabiają. Ci tutaj nie wyrabiają, dobra. Niedostatek siły roboczej. No nie pierdziel tutaj. New orders. W każdym razie, co ja chciałem? Szlak handlowy. Stąd. Załaduj. Kiełbas. 5. Tu rozładuj wszystko. Załaduj 5. Tu załaduj stroi 10. Rozładuj 10. Nie no, rozładuj wszystko. No i lecimy. You're already an example to me, little helpers.
celebrations. Taking the initiative, X. Mdełko? You ain't half good to her. You's like part of the family. I am Heshua Princess Qing. My father and mother sent me as an ambassador. Let's put that shady job behind you now. A competitor, right? Mm-hmm. Dobra, i teraz ja bym chciał zobaczyć tą, ten temat szkolny. Dobra, to rozładuj i teraz ty potrzebujesz, żebym ja zrobił szkołę. It's no bright sands, but it really is something. Posterunek policji jest zrobiony. Zbrojenie jest robione, tak? Zbrojenie jest robione. Ale gdzie? Tutaj jest robione. Ready for assignment. New orders. Załaduj z stąd, załaduj węgiel. Węgiel, rozładuj. Mobilizuj. Jesus. We lack the requisite materials. Boże. We're taking every care. Mąka i chleb. No chlebów to tyle, że ja pierdziu. Jedną mąkę mniej, zobaczymy. Look sharp, the governor's here. Słodownie. Bankructwo w życiu. Oszczędność i konsumpcjonizm. Sounds grand. You gained an influence bonus. Piwo. Jak tam te matki obasiane? No jest te matki obasiane, no mają kiełbachę.
Wunger robią, to robią. No i git. Wszyscy chcą awansu. Okej, ale to tak wyszłoby na jaw, że... Dobra, ale to już mamy. Mamy z głowy i czas na. Rzemieślnicy. Okna. All I ever desired was a place to live and work. Wow. Kolejny poziom. Dobrze, ale do tego wrócimy, bo widzę, że tu się zaczyna już kolejny, Jezu, już mnie zaczyna głowa boleć od tej gry. Tu się, ta gra się tak rozbudowuje szybko, że za chwilę będzie naprawdę trzeba sporo tutaj nad tym posiedzieć. Więc dziękuję wszystkim serdecznie za to, że ze mną spędziliście ten czas, bardzo dobrze się bawiłem. I dziękuję, zapraszam na kolejny epizod z gry Anno 1800. Jak macie jakieś rady, propozycje, to piszcie, hejka. Dziękuję bardzo za oglądanie mojego materiału, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie, żeby kliknąć kciuk w górę, zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek, wszystko, aby zawsze być na bieżąco. Jeżeli macie coś do napisania, napiszcie komentarz, dzięki temu będę wiedział, że jesteście, że wam się podoba i przede wszystkim, że chcecie, żeby tych materiałów pojawiało się więcej. Dodatkowo, jeżeli chcecie się wdzięczyć za to, co robię i podoba wam się moja praca, pamiętajcie, że możecie kliknąć w moją nazwę, wejdźcie do strony głównej mojego kanału, kliknąć opcję wesprzyj i za 2 zł, 10 albo 30 zostaniesz wspierającymi według waszej tutaj chęci i potrzeby oddania trochę tej dobroci w moją stronę. Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia i życzę wam miłego. Bardzo serdecznie dziękuję wszelkim wspierającym za to, że jesteście. Dziękuję tym, którzy byliście wspierającymi i dziękuję wszystkim tym, którzy po tym właśnie filmiku zdecydowaliście się na wsparcie. Przede wszystkim to nie jest tak, że wspieracie osobę, która ma tysiące widzów. Wspieracie małą społeczność, której dzięki każdej osobie z was, każdej złotówce, którą mi przelejecie, każdym 2 złotym, które jesteście wspierającymi ptasiakami, za każdą tą jedną osobę bardzo serdecznie dziękuję i za każdą tą złotówkę dziękuję, ponieważ dzięki temu po prostu mam chęci, mam motywację i przede wszystkim mam dodatkowe finanse, które pozwalają utrzymać ten kanał i utrzymać wszystko, co się wokół niego dzieje, włącznie z kosztami prądu, kosztami kupowania nowego sprzętu, kupowania nowych gier i w ogóle całego czasu, który spędzam, czy to nagrywając, czy to streamując i czy to jeżeli w przypadku wielu, wielu sytuacji rozmawiając i wspierając osoby, które w jakiś sposób czują się gorzej. Więc moja działalność jest bardzo szeroka i cieszę się, że doceniacie ją. Jeżeli ktoś z was czuje się gorzej i chciałby ze mną porozmawiać i ma jakieś takie problemy, możecie do mnie napisać, zagadać. Wszystko na Discordzie, a link do Discorda w opisie.